Radni Olsztyna i władze miasta gratulują samorządowcom z magistratu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. W przyszłej kadencji w Senacie będzie nas reprezentowała Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna, w Sejmie Stanisław Gorczyca, sekretarz miasta. Doświadczeni samorządowcy, którzy rozumieją nasze problemy, a te problemy to problemy wszystkich Olsztynian. Jest tego bardzo dużo, szczególnie mam nadzieję, że pani Ewa Kaliszuk aktywna zawsze w sprawach oświatowych czy w sprawach ochrony zdrowia będzie potrafiła, jestem przekonany, że będzie potrafiła, ponieważ jest doskonałym fachowcem, podejmować te tematy w Senacie i być naszym rzecznikiem. Dla Ewy Kaliszuk udział w kampanii do parlamentu to polityczny debiut. Był to bardzo trudny czas, ale jednocześnie smutny, bo czas pożegnać się z urzędem i z funkcją zastępcy prezydenta Olsztyna, ale mam nadzieję, że będę mogła godnie reprezentować i nasze miasto, i nasz region, i mój okręg w przyszłej pracy parlamentarnej, zawsze z myślą o naszych obywatelach, mieszkańcach, ale i o całej Polsce. Stanisław Gorczyca to doświadczony parlamentarzysta, poseł na Sejm 4 i 5 oraz senator 7 i 8 kadencji. To była ciężka kampania. Z jednej i z drugiej strony sporo różnych oskarżeń. Wydaje mi się, że najwyższy czas teraz, żeby trochę pogodzić obydwie strony, bo bardzo biegunowo dwie partie funkcjonują. Nowi parlamentarzyści przygotowują się do swoich przyszłych zadań. Ich następców poznamy już wkrótce.